Uwaga! Oświetlenie w powyższym filmie jest wręcz fatalne, ale mimo wszystko życzę Wam miłego oglądania i z przyjemnością będę czytał Wasze negatywne komentarze na temat tego filmu. Zaczynamy. Siemanko, z tej strony Jojo. Dzisiaj w trochę innym ustawieniu. I jak zawsze, zresztą to już chyba reklama mojego kanału, problemy z oświetleniem, no trudno. Ale dzisiaj mam dla Was unboxing. Tak jak mówiłem, ruszamy od nowa z filmami. Trochę mnie nie było. Jest to unboxing paczuszki, która przyszła do mnie przed chwilą od Netcube'a, więc zapraszam. Dodatkowo od razu, żeby pamiętać, już chyba pokazałem adres, no trudno, żeby pamiętać, bo potem zapomnę, przy każdych zakupach, taka jest u Netcube'a promocja, że przy każdych zakupach za co najmniej 80 zł gratis dodawany jest woreczek Netcube. Nie mam żadnego pod ręką, ale będzie w środku taki woreczek, więc Wam zaprezentuję. Już widzę, że trochę inny. Taki woreczek. I tak. Tu mamy woreczek Netcube. W innym kolorze. Wcześniej były czarne. Ten jest taki siwy. Siwy. No nie umiem nazwać tego koloru. Dla mnie to jest siwe. W tym świetle dużo nie widzicie niestety. Dobra. Mamy woreczek. Co mamy w środku? Mamy w środku smar Calvin lub średniej gęstości. Jest to smar, który będzie dodawany do zamówienia właśnie tej kostki, którą zaraz Wam zaprezentuję. No a jeszcze mamy długopis od Netcube'a. Proszę bardzo. Długopis jest dodawany do każdego zamówienia, nie licząc zamówień samych naklejek. I w środku została nam kostka. Kostka, na którą czekałem już od dawna. Czekałem, aż tylko pojawi się na polskim rynku. I w sumie pewnie już będziecie wiedzieli z tytułu. Jest to Hexaminx. Hexaminx, czyli połączenie Megaminxa i kości 3x3. A nawet nie tak powiem, bo to Was trochę w błąd wprowadzam. Hexaminx jest to tak naprawdę Megaminx, tylko w kształcie kości 3x3, w kształcie sześcianu. Zaprojektowany przez Tomego Fischera, rozprowadzany przez Calvina. Proszę bardzo, nie jestem przyzwyczajony, dlatego zerkam tu. Niestety jest ten mój cień. Kiedyś to wyeliminuję, muszę po prostu wziąć się. Nie chcę teraz zrobić za bardzo zmian, ponieważ w planach mam na wiosnę się przeprowadzać i tam chcę to sobie już urządzić wszystko ładnie. Teraz na razie nie chcę kombinować. Dobra, pudełeczko takie standardowe, Calvinowe, Pillow Hexaminx. Pudełko odłożę i sama kość. Kostka nawet nie jest ciężka, myślałem, że będzie dużo cięższa. Tu trochę zadziorów na naklejkach, niestety. Ale to już jest wina Calvina. Tak jak widzicie, Trifum. Chwilę, tak pokażę. Trifum, Calvin i Tony Fischer. I teraz tak, jak widzicie, kształt normalnej szóstki. Tfu, trójki, sześcianu. Ale porusza się tak, jak są krawędzie. Każda krawędź ma swoją oś obrotu. I teraz, co ciekawe, jakby to ustawić. Kostka zmienia kształt. Tylko jeszcze muszę odkryć w jaki sposób. O, mam to. Proszę. Kostka zmienia kształt naprawdę porządnie. Będzie to ciekawe wyzwanie. Już się nie mogę doczekać, aż pomieszam. Zresztą zrobię to jeszcze teraz. Patrzę tak na baterię, ale powinno mi starczyć. Naprawdę przepraszam Was za to światło. Wiem, że jest fatalne. Tak jak mówię, to już jest chyba taka wizytówka mojego kanału z tym światłem. Kiedyś się wezmę za siebie i coś z tym zrobię. Na razie... O! Próbuję się w miarę możliwości dostać. Pomieszam chociaż trochę, żebyście widzieli, jak to wygląda. Naprawdę ciekawa kostka, strasznie ciekawa. Kurde, no nie mogę się doczekać. Nie ma co tu dużo mówić, ja uwielbiam takie kości. A w tym wypadku, no sami widzicie, jak kość wygląda, co się dzieje z nią po przemieszaniu. No nie mogę się już doczekać, aż ją będę mógł ułożyć. Kostka Calvina. I co ciekawe, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Bo mam jeszcze jeden unboxing, tylko oczywiście, że tak przystawię avizo. Czyli to, co zawsze, to, co wszyscy lubią najbardziej, gdy czekają na jakąś przesyłkę. Musi się trafić awizo. Byłem w szkole i
Dupa PS, damy za unboxingom magicznej. Zobaczycie go jutro, tudzież pojutrze dopiero wrzucę być może, żeby nie robić tak jednego za drugim. No więc co? Kosteczka Hexamix, bardzo fajna kostka, dostępna u Netcube'a, nie wiem czy już wystawił. Jeszcze wczoraj nie było jej na aukcjach, ale myślę, że z dnia na dzień powinna się pojawić. Mówię, dla kogoś, kto lubi takie kości nieregularne, tak jak ja, wszystkie, które mają, zmieniają kształt, no to jest rarytas i perełka. To będzie perełka po prostu w mojej kolekcji. Myślę, że może to będzie jedna z moich ulubionych kostek. No więc co, na dziś to wszystko. Jeszcze raz przypomnę, powyżej 80 zł dostajemy woreczek gratis, a przy zakupie kostki Hexamix taki oto smar średniej gęstości. Ja już takich smarów mam kilka, kiedyś i od magicznej, i jako nagrody tam z Polish Open. I muszę wam przyznać, że smar sprawdza się super, na zawody korzystam z maru, a jeśli w domu, to tylko ten smar, bo naprawdę przyspiesza kostkę, a utrzymuje się bardzo długo. No, więc bez przedłużania, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!